Koleżanki i koledzy, wiemy, że życie toczy się dalej, ale mamy tutaj dzisiaj na sali wspaniałą osobę, która przez wiele lat prowadziła, można powiedzieć, dotychczas przez wszystkie kadencje Radę Powiatu Leszczyńskiego, wszystkie sprawy załatwiała, które były potrzebne na sesję, nie tylko, ale także i oświadczenia majątkowe i wiele rzeczy była tym głównym, można powiedzieć, motorem napędzanym przez wszystkie kadencje Rady. Jest to nasza pani naczelnik, koleżanka Danka Ostrowska. Witamy cię serdecznie na tej sesji. Wiemy, z jakiego powodu koleżanka Danka musiała się z nami, to znaczy nie rozstaje się, tylko no, przestała pełnić te swoje obowiązki, ale cały czas wiemy, że jest z nami, jest z koleżankami, które prowadzą. Zresztą tu koleżanka Marta wiele razy, czy Kasia, mówią, jak ważne informacje tutaj koleżanka Danka nam przekazuje. Także dziękujemy ci, Danusiu. Dziękuję bardzo. Że teraz chcieli w imieniu właśnie Rady i pracowników serdecznie podziękować. Proszę bardzo. Droga Danusiu, chcemy ci przede wszystkim złożyć jeszcze raz serdeczne podziękowanie za ten długi okres pracy. Tak jak powiedziałem, dla samorządu pracowałaś, można powiedzieć, całe swoje najlepsze lata. I dziękujemy ci za to. Przecież wiemy, że w wszystkich wyborach uczestniczyłaś. Od wielką pracę wykonałaś przez te lata dla dobra samorządu leszczyńskiego. Co ci życzymy? Życzymy ci przede wszystkim, kochana, dużo zdrowia, dużo jeszcze radości, żebyś mogła zawsze na nas polegać. Jak będziesz coś potrzebowała, to dzwoń do nas, a my zaoferujemy ci pomoc. Wszystkiego najlepszego od wszystkich koleżanek i kolegów z Rady, od wszystkich pracowników, od całego zarządu powiatu leszczyńskiego, od panów starostów. Ściskamy cię serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, będę pamiętać. Proszę, jaki prosimy ci jad, Dziękuję bardzo, pani starosto. Pani starosto, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lówka, wszystkie funkcje są omówione, także przeszła pani do historii 130 lat. Jeszcze raz. Ciepła, to jest jeszcze ciepła. Jeszcze raz. Dziękujemy panie starosto, dziękujemy za tak wspaniały tutaj upominek dla naszej kochanej Danusi. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja tylko krótko podziękuję Państwu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Zarządowi Powiatu, dziękuję koleżankom i kolegom. I taka myśl mi dzisiaj przyszła do głowy,
mówi się, że tłum ludzi, a przyjaciół mało. Ja akurat przez wszystkie lata pracy odbierałam to inaczej i zawsze w tym tłumie to tylko byli przyjaciele. Także bardzo Państwu dziękuję za wszystkie chwile zawodowe i prywatne, i rozmowy, i ustalenia, uzgodnienia, za wszystko. Zarządowi, panu staroście, koleżankom i kolegom, no i za piękne przyjęcie, a myślę, że będziemy się spotykać. Urząd jest otwarty, także nie omieszkam odwiedzać moich progów, a tak się złożyło, że połowa mojej pracy zawodowej to była administracja rządowa, a połowa mojej pracy zawodowej to administracja samorządowa. Także całe moje życie zawodowe związane z administracją. I wszędzie, mówię, byli wspaniali ludzie i pracowało się bardzo dobrze. A Państwu życzę w nadchodzących wyborach wygranej, no i dalszej ciężkiej pracy. Bo bycie radnym to nie jest lekka praca. To naprawdę wymaga wysiłku, ale tego wysiłku życzę i wszystkiego najlepszego. Zarządowi, panu staroście również tej ciężkiej pracy jest owocna, bo widać w prasie, śledzę, to widzę. I wszystkim życzę zdrowia, 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 miłości, 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 radości, radości, radości. Bardzo dziękuję za tak miłe i sympatyczne słowa i niech one się spełnią.